Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak w kolejnym odcinku serii Największe górskie tragedie. W dzisiejszym materiale omówimy sobie dwie historie zaginięć turystów w Tatrach i pewnie zauważyliście, od zeszłego tygodnia zmieniło się za mną tło. Jest to takie chwilowe, przejściowe, bo będą zmiany i już za tydzień powinniście zobaczyć efekty. A teraz zapraszam Was do dzisiejszego materiału. W historii Tatr niejednokrotnie zdarzały się sytuacje zaginięć, zarówno turystów, jak i taterników, którzy mimo poszukiwań nie zostali odnalezieni. Takie wypadki w wysokich i trudnych górach, jakimi niewątpliwie są Tatry, nie powinny zaskakiwać. Pionowe turnie, jaskinie, szczeliny w skałach i wiele niedostępnych miejsc sprawiają, że mimo szeroko zakrojonych poszukiwań, nie zawsze udaje się odnaleźć zaginionych. W dzisiejszym materiale chciałbym przedstawić Wam dwie historie zaginięć turystów na szlaku, które mimo głośnych poszukiwań nie przyniosły rezultatu. Przenieśmy się w Tatry znane z takich książek jak W stronę pysznej czy Pępek świata, w czasy, gdy naczelnikiem tatrzańskiego pogotowia ratunkowego był słynny Józef Oppenheim. Charyzmatyczny miłośnik gór, jego osiągnięcia daleko wykraczały poza obowiązki naczelnika. Był postacią nietuzinkową, znaną zarówno w środowisku taternickim, jak i w elitarnym gronie artystycznej śmietanki Zakopanego. Dwudziestolecie międzywojenne to okres rosnącej popularyzacji turystyki pieszej w Tatrach, a także rodzącej się fascynacji białym szaleństwem, które pod Tatrami rozpowszechniał Stanisław Barabasz. Rankiem 19 lipca 1921 roku ze Szczyrbskiego Jeziora na czerwony szlak wyruszyło czworo turystów. Wysokiej rangi urzędnik, 57-letni radca kolejowy pochodzący z Pragi, Karol Kozak, wraz z synem, córką oraz przyjacielem, i nie mamy informacji, czy był to przyjaciel syna, czy radcy, i kierowali się oni w stronę Poprackiego Stawu, a następnie planowali ruszyć dalej w kierunku Rysów. Szlak prowadzący na ten szczyt od strony naszych południowych sąsiadów jest zdecydowanie prostszy niż wariant poprowadzony po polskiej stronie i tak naprawdę jedyną trudnością, na którą należy zwrócić uwagę, jest jego długość i duża deniwelacja, jaką musimy pokonać. Całe przejście zajmuje około 4,5 godziny, a do pokonania jest około 1500 metrów przewyższenia. Czwórka czeskich turystów po około godzinie marszu szeroką ścieżką dotarła do pięknie położonego drewnianego schroniska nad Poprackim Stawem, znajdującego się na wysokości około 1500 metrów. Po krótkim postoju zdecydowano się ruszyć dalej. Od szczytu Rysów wciąż dzieliło ich około 3,5 godziny wędrówki, więc nie chcieli zwlekać. Dalszy szlak wiódł przez las w głąb Doliny Mięguszowieckiej, jednak z czasem wysokie drzewa zaczęły ustępować pojawiającej się kosodrzewinie. Po około 30 minutach wycieczka dotarła do rozejścia przy Żabim Potoku i kierując się w lewo niebieskim szlakiem możemy pójść do Doliny Chińczowej i z tego miejsca także swobodnie wejść na Koprowy Wierch. Natomiast wybierając drogę w prawo czerwonym szlakiem czeka nas jeszcze około 2 godziny i 45 minut zanim dotrzemy na wierzchołek Rysów. Szlak w okolicy tego rozdroża jest wciąż bardzo prosty, o niewielkim nachyleniu. To właśnie w tym miejscu doszło do rozdzielenia się wycieczki. Karol Kozak poprosił wtedy swoich towarzyszy, aby poszli dalej, a on zejdzie na chwilę ze szlaku, aby pójść na stronę i załatwić potrzeby fizjologiczne, po czym zaraz dołączy do grupy. Nikt nie widział w tym nic niezwykłego, więc przyjaciel wraz z dziećmi Kozaka powoli ruszyli dalej, spodziewając się, że po kilku minutach Karol do nich dołączy. Niestety, kiedy minął kwadrans, a 57-latka nigdzie nie było widać, Czesi zaczęli się niepokoić. Wołali go schodząc w stronę miejsca, gdzie widzieli się po raz ostatni. Rozglądali się i szukali mężczyzny, jednak ten jakby zapadł się pod ziemię. W okolicy nie było żadnych przepaści czy stromych zboczy, z których mógł spaść.
Fakty były takie, że z rozdroża Karol miał tylko dwie drogi, którymi mógł podążyć. Turyści pomyśleli, że być może mężczyzna pomylił się i ruszył niebieskim szlakiem w stronę stawów Chińczowych, lecz chwilę później spotkali grupę schodzącą z Doliny Chińczowej, która poinformowała dzieci kozaka, że nie napotkano ich ojca. Czesi pomyśleli wtedy, że być może inżynier poczuł się słabo i postanowił zawrócić w stronę popradzkiego stawu. Zmartwieni towarzysze przerwali więc wycieczkę i ruszyli w dół do schroniska po pomoc. Na miejscu okazało się, że tam także nikt nie widział ich ojca. Ratownicy spiscy rozpoczęli intensywne poszukiwania już godzinę później. O całej sprawie powiadomiono także posterunek żandarmerii i oczywiście pogotowie górskie Karpatenverein. Przeszukiwano okolice popradzkiego stawu i szlak w kierunku rozejścia przy Żabim Potoku. Ochotników pomagających ratownikom było bardzo wielu i należeli do nich przewodnicy górscy, a także służby korzystające z psów policyjnych. Sprawa zaginięcia pracownika ministerstwa była głośna w Czechosłowacji. Niestety, mimo intensywnej pracy 19, 20 i 21 lipca, ratownicy nie natrafili na żadne ślady zaginionego. Po 3 dniach poszukiwań postanowiono powiadomić o zaginięciu polską stronę. Podejrzewano, że być może turysta samotnie kontynuował swoją wycieczkę, wszedł na rysy i dotarł do schroniska pod Morskim Okiem, albo doszło do wypadku podczas zejścia. Do naczelnika Topru dotarła depesza od poselstwa polskiego w Pradze o następującej treści. Radca kolejowy Karol Kozak, który 19 lipca opuścił Strybskie Pleso na Słowaczyźnie, w kierunku Polski zginął bez śladu. Proszę zarządzić poszukiwania, a o wyniku zawiadomić. Następnego dnia do Oppenheima dotarł list z Pragi od adwokata Bindery, w którym ten podał wszystkie znane informacje na temat wycieczki inżyniera kolejowego Kozaka. 23 lipca z Morskiego Oka wyruszyła polska wyprawa poszukiwawcza z Józefem Oppenheimem na czele. W jej składzie znajdowała się sama czołówka: Jędrzej Marusarz, Stanisław Byrcyn, Jan Pęksa, Hugo Grossman, Wawrzyniec Dzielawa i Jan Pawlikowski. Udali się z Morskiego Oka w stronę przełęczy Mięguszowieckiej pod Chłopkiem, uważnie przyglądając się otaczającym ich zboczom. Sprawdzali szlaki prowadzące od tej strony do Morskiego Oka, a noc spędzili w dolinie w szałasie, z którego korzystali zwykle pasterze. Następnego dnia ratownicy podzielili się na 3 zespoły i kontynuowali poszukiwania w górnych rejonach Doliny Mięguszowieckiej. Te jednak nie przyniosły rezultatu, więc postanowiono skierować się w stronę Doliny Chlińskiej i dopiero kiedy zaczęło się robić ciemno, udali się na nocleg do schroniska Watra w ciemnosmerczyńskiej dolinie. Co ciekawe, w okresie kiedy zespół Oppenheima postanowił spędzić noc w tym schronisku, były to ostatnie lata istnienia tego budynku, który spłonął zaledwie 3 lata później w 1924 roku. Był to bardzo niewielki budynek, przypominający bardziej szałas pasterski niż schronisko. Było to najlepiej ukryte schronisko w Tatrach Wysokich, jak nazywali je niektórzy. Istniało zaledwie 29 lat i mieściło 8 turystów, którzy mogli przespać się na matach przy znajdującym się w centrum budynku kominku. I w Dolinie Koprowej istniały kiedyś aż 3 schroniska, niestety żadne nie przetrwało do dnia dzisiejszego. 25 lipca ratownicy zakończyli poszukiwania i powrócili do Morskiego Oka, a następnie do Zakopanego. Józef poinformował swojego czechosłowackiego odpowiednika o wynikach akcji. Mimo niemal tygodniowych, intensywnych poszukiwań nie natrafiono na żadne ślady zaginionego Karola Kozaka. Pozostała jedynie nadzieja, że pewnego dnia Tatry pozwolą rozwiązać tajemnicę zaginięcia czeskiego radcy kolejowego. I tak się stało. Musiało minąć kilkanaście miesięcy. Jak co roku w październiku górale z Liptowa wyruszyli w Doliny Tatrzańskie zbierać korzeń arcydzięgla Litworu, zwanego także anielskim zielem. Jest to roślina licznie występująca w Tatrach, a szczególnie cenny jest jej korzeń, posiadający właściwości lecznicze. Poszukując go, górale zwykle schodzili ze szlaku i kiedy znajdowali się w okolicy Żabiego Potoku, natrafili na przerażające znalezisko. Pomiędzy skałami u podnóży Wołowca Mięguszowieckiego znaleźli resztki ubrań i szczątki.
jak się później okazało, 57-letniego Karola Kozaka. Znajdował się on w pobliżu szlaku pomiędzy licznie znajdującymi się w dolinie głazami, w miejscu, które wielokrotnie przeszukiwane było zarówno przez ratowników, przewodników górskich, jak i dzieci zaginionego. Jak doszło do wypadku i co było przyczyną tej tragedii? Cóż, okryła ją mgła tajemnicy, a ze względu na fakt, że ta historia wydarzyła się ponad 100 lat temu, a w październiku będzie setna rocznica odnalezienia ciała Karola Kozaka, nie było wówczas możliwości przeprowadzenia tak dokładnej sekcji zwłok, jak byłoby to możliwe obecnie, a tylko tak można byłoby znaleźć ostateczną odpowiedź na pytanie, jak zginął inżynier. Oficjalna wersja, dlaczego doszło do tragedii. Ciało przez kilkanaście miesięcy zaczęło ulegać rozkładowi, zanim zostało odnalezione przez górali. Uznano, że 57-latek, kiedy został sam, pobłądził, skierował się w złą stronę, aż w końcu wyczerpany mężczyzna padł ofiarą ataku serca, który go powalił. Prawdopodobnie ciało Czecha pozbawione było wyraźnych obrażeń, które mogłyby wskazywać na inną przyczynę tragedii, np. poślizgnięcie się na skalę i pechowy upadek. Ze względu na brak jakichkolwiek innych przesłanek, uznano, że najbardziej prawdopodobną przyczyną śmierci był właśnie atak serca. Nic nie wskazywało na udział osób trzecich, a wszystkie rzeczy osobiste i pieniądze zostały znalezione na miejscu. Dziwi jednak fakt, że w tak słoneczny październikowy dzień, w łatwym terenie, mężczyzna zabłądził i nie potrafił odnaleźć właściwej drogi, a jego wołania o pomoc nie zostały przez nikogo usłyszane. Choć szlak na Rysy faktycznie jest bardzo męczący, to miejsce, w którym życie stracił Karol Kozak, znajdowało się zaledwie 30 minut marszu od schroniska, w terenie dość płaskim. Oczywiście jeśli ktoś posiada problemy kardiologiczne, to nawet taki spacer może doprowadzić do tragedii. Czy gdyby mężczyzna zasłabł w trakcie marszu wraz z partnerami, można byłoby go uratować? Tego już nigdy się nie dowiemy. A paradoksalnie ekstrakt z korzenia litworu, którego szukali górale, którzy odnaleźli Karola Kozaka, stosuje się m.in. właśnie na problemy z sercem. Ciekaw jestem bardzo waszego zdania na temat tej historii, bo tak naprawdę oficjalna przyczyna tej tragedii nigdy nie została potwierdzona przez lekarza, czy nie zostało to po prostu udowodnione. Jest to najbardziej prawdopodobna wersja, a być może wam przyszła do głowy jakieś inne rozwiązanie. Zastanawiające w tej historii jest też to, że Czecha odnaleziono w miejscu, które wielokrotnie było przeszukiwane i tak naprawdę w miejscu, od którego rozpoczęto poszukiwania i znajdowało się ono w samym centrum tych poszukiwań. Dziwi więc, że nie został on znaleziony wcześniej, a gdy Karol Kozak zgubił drogę, to prawdopodobnie wystarczyłoby, że zakrzyczałby i na pewno dzieci i jego przyjaciel usłyszeliby go, no bo przecież znajdowali się zaledwie kilka minut marszu od niego i musiałyby być naprawdę trudne warunki i mocny wiatr, żeby nie usłyszeć jego głosu. Druga historia, o której chciałem wam opowiedzieć, jest jeszcze bardziej tajemnicza i mamy bardzo mało informacji na jej temat. Wiemy tylko, że 4 sierpnia w 1921 roku, a więc zaledwie kilkanaście dni po zaginięciu Karola Kozaka, do naczelnika Oppenheima zgłosiła się pani Fischerowa z informacją, że zaginął jej kuzyn, 17-letni Karol Kiciński, jednak nie miała ona żadnych informacji na temat, gdzie mógł się udać lub gdzie planował jakąś wycieczkę. Naczelnik Topru postanowił rozpocząć poszukiwania od Doliny Strążyskiej, Doliny Białego i okolic Nosala. Kiedy miały kolejne dni, a po Karolu nigdzie nie było żadnych śladów, postanowiono zwrócić się w kierunku Giewontu i wysłać tam oddział poszukiwawczy. 6 sierpnia w końcu natrafiono na jakiś ślad. Był nim bilet wizytowy Karola Kicińskiego, który wetknięty był pomiędzy dolne przęsła krzyża na Giewoncie, i dzięki temu znalezisku postanowiono wszystkich zaangażowanych w poszukiwania ratowników zebrać właśnie w okolice masywu Giewontu i tam poszukiwać nastolatka, jednak pomimo tego, że poszukiwania trwały aż do 10 sierpnia, nie natrafiono już na żadne ślady Karola.
Chłopaka nigdy nie odnaleziono, a najbardziej prawdopodobny scenariusz skłania się ku temu, że widząc on z góry zakopane, postanowił na wprost zejść północną ścianą, być może przez przełęcz Szczerba, i musiało dojść po prostu do wypadku, którego zaginiony Karol Kiciński nie przeżył. To wszystko na dzisiaj. Jeśli materiał był dla Was ciekawy, to będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału. A tydzień temu pod materiałem pojawił się komentarz, co taki sterany. I to być może dlatego, że kilka razy ostatnio byłem w Tatrach, trochę mnie opaliło i też wziąłem się trochę za sport. Sporo jeżdżę na rowerze i pływam i straciłem kilka kilo, więc może dlatego takie wrażenie niektórzy mogli odnieść. Do zobaczenia na szlaku i w kolejnym odcinku. Cześć!